Przyznam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, jak poprzednim razem udało mi się ustawić ten kadr, żeby to dobrze wyglądało, ponieważ teraz już nie jestem w stanie tego zrobić, no ale trudno, tak czy inaczej witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, bardzo emocjonującym haulu na tym kanale. Dziś nie będzie skoków w czasie, nie będzie cudownych historii związanych z Pocztą Polską, ale za to będą dwa unboxingi, będzie back to school, a także będzie fan mail, bo parę osób mnie o to pytało, tak więc zrobię Wam taki malutki fan mail właśnie w haulu. Tak więc weźmy się za pierwszą paczkę, bo troszkę, szczerze mówiąc, dzisiaj mi się śpieszy. I już chyba standardowo, nawiązując do poprzedniego haulu, mam te zawieszki z Cinema City, ponieważ poprzednim razem pokazywałam Wam te trzy, tak, te tutaj, o. I one były za 5 zł, a teraz sobie jeszcze dokupiłam te trzy. I teraz już mam wszystkie z i nie mam mocnych. Tak, to tyle. I mam także kubki. Niestety kubki są dokładnie takie same, ale figurki są różne i one są za 14,80 chyba, no poniżej 15 zł i stwierdziłam, że w sumie jak za same figurki, nawet gdybym nie miała kubków, to i tak jest całkiem spoko cena. Najgorsze jest to, że to jest cena samych kubków bez napoju w środku, ponieważ te kubki się kupuje bez napojów i w ogóle nie mogą nam w kinie nalać do tych kubków napoju, co jest trochę dziwne i bez sensu, no ale tak czy inaczej mam takie kubki z Violą oraz z Elastyną, tylko nie wiem, jak wam to pokazać, żeby wam to wyostrzyło. Może pokażę wam je osobno. Mam taką Elastynę i ją chyba kupiłam jako pierwszą, no halo. O, jest Elastyna, jest także Viola i jeszcze mam Jack-Jacka i tutaj nawet uchowała mi się słomeczka. O, taki oto Jack-Jack. No. I każda z nich kosztowała po 14,80 z tego co pamiętam, więc no, pewnie te kubki i tak za jakiś czas złożę sobie w jeden i je gdzieś wcisnę do szafy, ale będę sobie trzymać te figurki, bo jak już pewnie wszyscy dobrze wiecie, uwielbiam figurki kinowe. Bo są naprawdę całkiem ładnie wykonane i nie takie drogie w sumie. No i co się mogło wydarzyć w te wakacje po premierze i nie ma mocnych? Festiwal książek dla dzieci w Biedronce. No, tak nie naraz, ale kupiłam ich w sumie 5. Każda była po 8 zł, więc no to nie jest jakoś bardzo dużo. Na samym początku mam te cudne komiksy z Gwiezdnych Wojen. Dobra moc Vaderze, a także tak, Vader i Przyjaciele. No, jeszcze ich nie czytałam. Więc tak nawet nie kojarzę za bardzo tytułów, ale tak, mam te dwa komiksy. Mam także dużo kolorowanek. Po pierwsze mandale, takie, o, jeszcze pies szczeka, ale zignorujmy to. Mam takie mandale z Mari, one są takie całkiem sympatyczne. Jeszcze tutaj oczywiście nic nie kolorowałam, bo po co? Bardzo fajna kolorowanka z Coco, bo ona jest taka, że większość stron jest czarnych i kolorować można, no, to co jest białe. I no tego jestem bardzo ciekawa, więc zobaczymy. Nie ma tutaj za wiele tak naprawdę do kolorowania z tego względu, że strony są czarne, ale jakby spoko. A także coś, co dokupiłam dużo później, czyli takie piękne Art Nouveau. Nie mam pojęcia, jak to się czyta francuski, pewnie zaraz mnie ktoś poprawi w komentarzach, ale taka z Ariel. I powiem wam, że tak naprawdę ta Ariel z okładki jest chyba najładniejsza. One są takie, no, całkiem sympatyczne. Może wam to tak w miarę pokażę. O, jak to wygląda. Coś takiego. O, jeszcze a propos tej jednej kolorowanki, mogę wam powiedzieć taką ciekawostkę, że tutaj z tyłu jest napisane, że prawa należą do Disneya oraz do Pixara. I zapewne jest to, że w całej tej kolorowance jest jeden, dosłownie jeden rysunek związany z Pixarem, czyli ten o tutaj, z Ratatouille. A cała reszta jest Disneya, więc mogliby sobie podarować tą jedną stronę i zrobić tylko prawa należące do Disneya, a nie do Pixara, no ale cóż, dobra, nieważne, przejdźmy dalej. Dalej już w sumie nie było żadnej okazji, ale kupiłam sobie bardzo dużo filmów w MediaMarkcie. To już jest czysta rozpusta, powiem wam. Ale starałam się je zbierać na różnych promocjach i w sumie za wszystkie zapłaciłam niecałe 200 zł, jak sobie to tak zliczyłam.
I no cóż, co mogę wam powiedzieć? Tak naprawdę najbardziej cieszę się z tej trylogii Króla Lwa, ponieważ jego udało mi się kupić za 60 zł, a tutaj są wszystkie trzy części, więc jest to dość opłacalna cena, bo z tego co później patrzyłam na internecie, to on jest tak w granicach 80-100 zł mniej więcej, jeśli chodzi o to, za ile można go kupić, więc no 60 to jest taka w miarę spoko cena, tak? Później mam takie zbiory krótkometrażówek z Pixara i one chyba były jakoś po 15, ale już szczerze mówiąc nie pamiętam. Pamiętam, że w sumie za wszystkie zapłaciłam około niecałe 200, ale poszczególnych cen już nie pamiętam. I tak już zapewne nie uda wam się kupić ich w takich cenach, bo to były różne promocje przez całe wakacje, więc no. I mam też kilka części z tej kolekcji Disney Książniczka. Tak, mam sobie tutaj Małą Syrenkę, Zaplątanych Aladyna, Księżniczkę i Żabę oraz Śpiącą Królewnę. Ale powiem wam, że tak naprawdę jak słyszycie 200 zł, to pewnie sobie myślicie: Matko Boska, 200 zł na filmy, zwariowała. Ale tak naprawdę to tutaj w sumie, patrząc na to, że ta trylogia to są w sumie trzy osobne filmy, to tych filmów jest tutaj 10, więc przeliczając na sztukę to jest około 20 zł za film. A to tak naprawdę nie jest jakoś bardzo dużo, bo takie Blu-raye potrafią kosztować około 40-50, nawet czasem 60 zł, więc no nie wiem. Myślę, że całkiem mi się to opłaciło. No i kolejna rzecz, to jest rzecz, o której napisała mi jedna z moich widzek, że można sobie to kupić na grupie na Facebooku, ponieważ ktoś sprzedaje i stwierdziła na początku: nie no, bez sensu, po co mi to? Po czym tak patrzyłam na to przez parę minut i stwierdziłam: no dobra, no wezmę. Chwaliłam się tym już na Instagramie. Mam takiego popa Belli w ostatniej sukience z filmu Piękna i Bestia i powiem wam, że no jest naprawdę śliczna. Lubię ją. Przypominam, że ja bardzo nie lubię popów, bo moim zdaniem są brzydkie. Ale jakby już to nie wiem, może nieważne. Tak czy inaczej, ktoś ją sprzedawał za 50 zł na grupie. Znaczy chyba za 40. Ale w sumie zapłaciłam 50 razem z przesyłką. W tym momencie już nie pamiętam. Ale no, mniej więcej 50 zł za nią zapłaciłam, więc no to jest taka troszkę niższa cena niż standardowe ceny za popy. Jakoś bardzo mi się to cenowo nie opłaciło, ale no i tak się cieszę, bo jest naprawdę ładna. I tutaj powoli zaczynam się przekonywać do tego, żeby trzymać popy poza pudełkami. Ale to jeszcze zobaczymy, jak uda mi się przemeblować tutaj półkę z książkami, bo będę chyba do tego zmuszona, patrząc na te wszystkie rzeczy, które mi tutaj przybywają, niestety. I powiem wam, że kolejna rzecz jest dość przerażająca. I od razu powiem, że ja ją dostałam od mamy tak jakby w prezencie, ponieważ ona pomagała sprzątać chyba strych jednej ze swoich znajomych i to tam znalazła. Więc mam to tak jakby za darmo w prezencie, ale jest po prostu straszne. Taka oto lalka Maleficent, tylko że ona jest, no, jakby to powiedzieć, wyjątkowo brzydka, nie? Tutaj w ogóle jej metka wisi i jest taka, no, w ogóle goła, bo pod tą szatą w ogóle nie ma nic, poza tym, że jest zielona, nie? I to ma strasznie krzywe i no jest jakby straszna. Ale Maleficent chyba powinna być straszna i no jakby dostałam ją za darmo, więc no wyrzucić jej nie wyrzucę, nie? Ale cieszę się, że jestem w stanie ją trzymać w pokoju w takim miejscu, żeby na mnie nie patrzyła jak śpię. Bo naprawdę bym się jej bała. Ale no, no mam, no. Maleficent. Jednak powiem wam, że to jest ta rzecz, która mnie przekonuje do tego, że ja naprawdę nie lubię lalek. O ile uwielbiam figurki, uwielbiam, no teraz to już popy, mogę się do tego przyznać. Uwielbiam cumcumy na przykład, tak za lalkami nigdy nie przepadałam i no, ta Maleficent na pewno nie pomaga mi się do nich przekonać, tak? No, mam. I możemy przejść dalej. Dalej mamy, można powiedzieć, prezent od Erin, ponieważ napisała do mnie ostatnio: ej, w Pepco są figurki do Disney Infinity za dyszkę, kupię ci. No i mi kupiła. Był Kylo Ren i był także Yoda, tylko że ja Yodę już posiadam, tak więc kupiła mi tylko Kylo Rena. I no, mam Kylo, nawet go jeszcze nie odpakowałam, ale możemy zrobić to teraz razem. Szkoda, że tych pudełek z Disney Infinity nie da się otwierać tak, żeby ich nie uszkodzić. No cóż, tak tutaj oczywiście standardowo mam tą kartę do rejestrowania sobie na internecie, ale to ją sobie odłożę gdzieś tutaj na bok. No i oczywiście Kylo Rena. Bardzo ładny jest.
Naprawdę. Kurde. Już nie mogę wyjść z podziwu, jakie cudne są te figurki z Disney Infinity. No, no taki sobie Kylo Ren. No nie ma co za dużo mówić, ale podobno we wszystkich Pepco są właśnie teraz te dwa do kupienia. Konkretnie właśnie Kylo Ren oraz Yoda, tak więc jeśli chcecie, to lećcie do Pepco, może je jeszcze znajdziecie. Okej, tak więc możemy przejść do tej sekcji, na którą pewnie wszyscy czekacie, czyli Back to School. I od razu na swoje usprawiedliwienie muszę powiedzieć, że ja już nie chodzę do szkoły, tak więc za dużo rzeczy do szkoły nie jest mi potrzebnych, to jest raczej oczywiste. Jednak chodzę na studia i w zeszłym roku akademickim był mi potrzebny długopis i dwa zeszyty. Cały czas kupowałam sobie takie zeszyty, takie koło zeszyty, które są dzielone na 5 i tego używałam do wszystkich przedmiotów. Jednak w tym roku postanowiłam, że kupię sobie trochę więcej różnych zeszytów i zobaczę, czy to mi się sprawdzi, a jeśli nie, to po prostu wrócę do poprzedniego systemu. Tak czy inaczej, po pierwsze mam długopis z Biłana, tak, taki długopis z dyndającą Ariel. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy... No halo, pokusik. Szczerze mówiąc nie wiem, czy jego faktycznie będę używać na uczelni, ale no tak czy inaczej jest dość uroczy. Niestety pisze na niebiesko i on się chyba powinien świecić, jak się go naciska, jak się pisze. Jednak szczerze to nie za bardzo wiem, jak to włączyć, gdzie tu włożyć baterię czy coś, tak więc chyba to zignoruję, bo jakby świecił, to i tak by mi to przeszkadzało. Tylko będę się cieszyć tym, że dynda mi tu taka Ariel. I ja za niego dałam jakieś 2,50 chyba w Biłanie, no. Tak więc mam taki długopisik z Ariel. Mam także notes z Lidla, z serialu Zaplątanych i tak naprawdę tych notesów było dużo i ja stwierdziłam, po co mi notes, nie przyda mi się, ale zobaczyłam, że jest z serialu Zaplątanych, a nie tak po prostu Zaplątanych i stwierdziłam, że w sumie jest całkiem ładny i no na pewno znajdę na niego jakiś użytek, tutaj z tyłu już sobie zapisuję rzeczy do filmów, tak więc no. No zobaczymy. Na pewno jakoś go spożytkuję. Jeśli nie na studia, to na pewno jakoś inaczej. A jeśli jesteście nim zainteresowani, to ja dałam za niego jakieś 3 zł chyba. Coś koło tego, nie pamiętam dokładnie. A teraz możemy przejść do pierwszego unboxingu. I tutaj mam zeszyty, które kupiłam sobie na Allegro. Mam ich tutaj 5. Zapłaciłam za nie 3,40 za sztukę, czyli jakieś 17 zł za wszystkie. Plus jakieś 10 zł za przesyłkę. 10, 11, coś takiego. W sumie to dość drogo mi to wyszło. Ale trudno, ponieważ ciężko jest z zeszytami z Disneya ogólnie w sklepach. Powiem wam, że o ile ja szukałam, to nigdzie tak naprawdę się za bardzo nie da kupić nic ładnego z Disneya poza księżniczką Zosią, Sojluną albo ewentualnie Frozen. Więc poszukałam na Allegro i znalazłam. I wow, jak to jest zapakowane w ogóle. Masakra. I mam takie 5 zeszytów z Mini. I tam było 5 różnych wzorów i były wysyłane losowo, więc jeszcze nie wiem, jakie konkretnie zeszyty tutaj mam. Ale zobaczymy. One mają, jeszcze ich nie widzicie, a ja wam o nich opowiadam, nie? Mają... O! Dostałam plan lekcji. Dziękuję, nie przyda mi się. No dobra, może go gdzieś tu. W ogóle dostałam jakieś gratis, jak miło! One mają chyba 96 kartek z miękką oprawą, ale to wam zaraz pokażę. O Jezu, dostałam plan lekcji, dostałam długopisy, ale super. No to powoli zaczyna mi się to opłacać, ta cena, którą zapłaciłam. W sumie miło. Pewnie się nie spodziewali, że ktoś kupi tyle zeszytów naraz. Ojejku, ale to nie jest Disneya. Po co mi to? No, dostałam takie 3 długopisy z Bika. Czarny, niebieski i czerwony, a także gumkę. I powiem wam, że ta gumka to jest chyba akurat rzecz, która mi się przyda z tego wszystkiego najbardziej. Dobra, odłóżmy to też tutaj na bok. I zeszyty. Już widzę, że mam bardzo ładny wzór na górze. Dobra, w pudełku już nic więcej nie ma. I są. Ojejku, i jeszcze w gratisie do tych zeszytów były dodawane te takie... no, okładki przeźroczyste, żeby mi się nie poniszczyły. Super, dobra. Tak więc mam takie zeszyciki. Taki oto. Ojku, one są troszkę zakurzone, ale trudno. No. Taka mini. Ej, ładne są te zeszyty, naprawdę trochę śmierdzi basenem. Ale taka mini. Tak wygląda z tyłu. Fajnie. Widzę, że to ładne wzory, bo tam były dwa takie wzory, które mi się wśród tych 8 bardzo nie podobały, a widzę, że trafiły mi się te w miarę ładne. O, taka jest kolejna. No, tak wygląda z tyłu. Naprawdę śliczne są te wzory. Kurczę. No, tutaj chyba jest druga taka sama, no niestety, powtarzają mi się, ale to nic. Mam dwie takie w takim razie. Tutaj chyba znowu mi się to powtarza, tak. Takie też mam dwie.
I tutaj jest jakiś inny, o, tylko że on jest taki brudny trochę, ale to ja go sobie spokojnie ogarnę. Tak wygląda, tutaj jest troszkę przybrudzony, ale to ja go sobie spokojnie wyczyszczę. No, i tak wygląda z tyłu. I jeśli chodzi jeszcze o Back to School, wow, to mam taki zeszyt, który sobie dzisiaj kupiłam w Tesco, on kosztował 1,30 zł, jest z Frozen i bardzo ładny jest ten wzór. Dlatego go kupiłam, ponieważ ja zazwyczaj się uczę tak, że po prostu mam notatki z zajęć w tych dużych zeszytach, a potem jak się uczę, to po prostu najważniejsze rzeczy sobie przepisuję do takiego cienkiego zeszytu i z niego się później uczę na kolokwium, tak więc na pewno mi się przyda, a jest naprawdę ładny. No, 1,30 zł w Tesco. I ten pewnie jak poszukacie, to na spokojnie znajdziecie. Okej, i już powoli kończymy ten haul, ponieważ został nam już tylko i wyłącznie fanmail. Mam tutaj paczkę od Victorii Solich. Nie mam zielonego pojęcia, co jest w środku. Jakby paczka jest jeszcze zamknięta. Szczerze nie wiem, czy jest tutaj coś z Disneya, no ale zaraz zobaczymy. Tylko zgubiłam nożyk do papieru. Halo, nożyku, gdzie jesteś? I powiem wam, że ja nie robię osobnej serii z fanmailami z tego względu, że ja po prostu nie dostaję wystarczająco dużo paczek, żeby to się opłacało robić z tego jakąkolwiek osobną serię, ale jeśli zaczniecie mi wysyłać jakoś ich więcej, no to może faktycznie pomyślę, żeby zrobić z tego jakąś osobną serię. Mój adres skrytki pocztowej macie zawsze w opisie, tak więc zapraszam. A teraz no będę to po prostu robić w holach. No. Tylko to jest trochę problematyczne, że muszę w tym momencie z odpakowaniem paczki czekać do filmu, ale no cóż. No powiedzmy, jeśli nie wytrzymam, to po prostu będę pokazywać już rzeczy z otwartej paczki. O matko, jak to otworzyć? Z otwartej paczki na filmie, tak o, mówiąc od kogo to dostałam. No nie wiem. I jeszcze muszę dojść do tego, w jakim formacie to będzie miało największy sens. Ale okej, okay. Ja teraz ścinam w ogóle w złym miejscu. Jak to jest zapakowane? O matko, mam pudełko. W środku już chyba nic więcej nie ma, tak więc to sobie odłożę na bok. Słodko! Paczka od Wiktorii z Rybnika. Spotkamy się na Disney on Ice, to się bardzo cieszę w takim razie. Będę cię wypatrywać. O, Niku, tak, to jest nawiązanie do mojego linku z jeszcze za czasów Fingera. Wow! No, a tutaj już jest YouTube 2016 Disney Lady. O, ale super. Dobra, otwórzmy to. Okej, okay. Dużo czerwonego papieru. Wow. O, i te też są rzeczy ponumerowane. Okej, okay, tak więc tutaj mamy numer 1. Boję się tego. To będzie jakaś straszna creepy lalka znowu. O Jezu, to jest straszna creepy lalka. Nie wiem, czy ona miała tak wyglądać wcześniej, ale wygląda strasznie. Ojej! Są te, nie wiem czy to są karty czy naklejki w środku z niemamocnych. To jest chyba do albumu. Ale i tak sobie je może gdzieś wykorzystam. Dalej mamy 3. Dla mnie i dla Erin. O matko, no dobra. Chyba pierwszy raz w historii mojego kanału dostanie coś Erin też. Zobaczymy. O matko, co to jest? O, jej, to są jakieś takie bransoletki przyjaźni? Coś takiego? Ale słodko. Na live'y. To jest w ogóle super wszystko zapakowane. Ojej! Jest płyta z muzyką z Disneya. Czy powiem ci, że no niestety to, że będę miała kupioną płytę z muzyką z Disneya, nie znaczy, że mogę ją puszczać legalnie na filmach, bo i tak nie mam do nich praw autorskich, do tych utworów tutaj, więc no niestety nic to nie da, ale bardzo ci tak czy inaczej dziękuję za płytę z muzyką. Do serii rozszerzamy uniwersum. Ojejku, jakie to jest fajne. Dobra. To mamy zeszyt. To pewnie to jest po prostu zeszyt zwykły w linie. Ale na pewno mi się przyda na uczelnię tak czy inaczej, więc dziękuję. Może go odłożę tutaj gdzieś z tyłu. I to! Patrzcie! Ale super! To jest odkrycie Belli, jakieś opowiadanie z Bellą związane. Tutaj są takie bardzo duże litery, ale tak czy inaczej tutaj jest opowiadanie, które faktycznie rozszerza uniwersum, czyli opowiada o czymś, czego nie pokazano nam w filmie, więc bardzo się cieszę. Ojejku, jak super! To jest historia z młodzieńczych lat Belli, jak Bella jeszcze była małą dziewczynką. Fantastycznie, na pewno mi się przyda do serii. Bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję, Wiktorio, tak? Mam nadzieję, że nie pomyliłam imienia. Tak, Wiktoria. No, tak więc to by było już wszystko, jeśli chodzi o fanmail.
bardzo serdecznie Ci dziękuję za te wszystkie rzeczy. Naprawdę, muzyka i książka to jest sztosik. Tak więc ja jak zwykle mam tutaj niezwykły bałagan, ale to by było już wszystko, jeśli chodzi o ten cudowny hall z bardzo dużą ilością wydanych pieniędzy, ale no. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, no i to już wszystko, w sumie nie wiem co powiedzieć. A już wolałabym nie robić żadnych cięć, tak więc po prostu się z Wami pożegnam. Nie wiem, czy następny haul będzie za miesiąc, czy za dwa i czy faktycznie w międzyczasie pojawi się jakiś fanmail. To jest wszystko zależne od tego, czy będę po prostu dostawać od Was paczki. No, ale póki co, bardzo dziękuję Wam za oglądanie, no i do następnego filmu. Pa, pa!